Natalia, bardzo ważne spotkanie dzisiaj, bo ono decydowało o tym, o które miejsce powalczymy w tym sezonie, na koniec tego sezonu. Wszystko się udało chyba dzisiaj tak, jak sobie zakładałyście. No, powiem szczerze, że jak to dzisiaj nasz trener Maciek powiedział, szczęście sprzyja lepszym i Łódź nie przyjechała w pełnym składzie. No, wiadomo, musiałyśmy się od początku zmobilizować, bo nie znałyśmy tych dziewczyn, które zaczynają, no ale udało się. Zagrałyśmy całym zespołem, były zmiany, także każda mogła się pokazać. No i cieszę się z wygranej. 3-0 na tablicy wyników. Taki wynik można było ewentualnie wytypować, ale już w poszczególnych setach do 16-15 to chyba trudno było przewidzieć taki rezultat. No, powiem tak. Ostatnie mecze pokazują, że kto zagrywa, ten wygrywa. No, my ćwiczymy dużo tej zagrywki, no i widać było, że 3-4 punkty mamy jakieś asy, trudne przyjęcie i no, prowadzimy tą grę, nie pozwalamy im doganiać się, także no cieszę się naprawdę, bo no różnie to by było, gdyby przyjechał podstawowy skład. No wiadomo, Kowalińska ostatnio 74 piłki, także no lider w tym zespole, no ale udało się. Z tym zespołem, który przyjechał i który był, też trzeba było wygrać i to się udało perfekcyjnie. Dla Ciebie statuetka MVP i bransoletka MVP również od naszego partnera Lilu. To chyba też cieszy, prawda? No wiadomo, no szczerze to się nie spodziewałam, ale bardzo się cieszę, bo tak po cichu trochę liczyłam na to. No ostatnio ciężko trenujemy, już wiadomo, zbliża się koniec sezonu, pokazują się jakieś kontuzje, każda walczy ze sobą. Trzeba się jakoś zmobilizować, ale cieszę się, że może nie najlepiej zaczęłyśmy w tym sezonie, ale wyjdziemy z twarzą i pokażemy kibicom, na co nas stać.